To jest może dzisiaj już tylko przykład tego osobliwego myślenia, które obowiązuje na wschodzie, które jest pokłosiem pewnie długiej tatarskiej niewoli, bo tak myśli naprawdę niewolnik, a nie człowiek wolny. Otóż jechałem jakimś kierowcą, taksówkarzem, czy może tak zwanym łebkiem, czyli taksówkarzem bez licencji, przez Moskwę. On słuchał wiadomości i powiedział z satysfakcją, że, bo tam podano, ile osób było w Wilnie zabitych, i podał z satysfakcją, no nareszcie nasi zrobią tam porządek. Mnie to tak wściekło potwornie, że powiedziałem, może jest bydlakiem ostatnim, żeby natychmiast zatrzymał samochód, wysiadam, nie jadę z nim dalej. Rzadko byłam tak impulsywny, ale to po prostu mnie zagotowało. On tak nie bardzo rozumiał, czy ja poważnie to mówię. Ja powiedziałem, poważnie, niech pan hamuje i staje w tej chwili, zapłacę panu za tę część kursu i nie chcę na pana więcej patrzeć. I on powiedział, ale co pan mnie tak poniża, pan tak mnie obraża? Przecież pan nie wie, co ja czuję, pan nie wie, co ja myślę, pan tylko wie, co ja mówię. Ja mówię, co mówię, bo tak mówią w radio. Ale to była zupełnie... On powiedział, ja wie, że jest inną osobą, że ja niepotrzebnie na niego tak krzyczę. No fakt, że żaden człowiek w orbicie kultury łacińskiej, zachodniej nie poczułby takiego rozdwojenia jaźni, a dla tego rosyjskiego kierowcy to było naturalne, że on mówi tak jak trzeba, ale to nie znaczy, że on tak myśli albo czuje. Mums negalima atsiskirti. Mums reikia pasiskirstyti įgaliojimus. Pradėti dideles reformas. Sukurkime centrą, kokio reikia respublikoms. Kad tai būtų nauja, reali sąjunga. Bet draugai turime likti kartu. Sovietų demokratijų iš Moskvos nerozumėjo, co to su aspiracije narodove dėčinov, czy Ukraińców. Po prostu nie rozumieli, nie mieli na to wrażliwości żadnej. Natomiast po polskiej stronie królowała ignorancja. Kto to są dziedzicini, o co im chodzi w ogóle. Myśmy po prostu strasznie mało wiedzieli. Pod tym względem to była druga żelazna kurtyna. Pamiętną datą było właśnie 11 marca 90 roku. Pamiętam, przekraczałem granicę w tym momencie i w Łodziejach u znajomych musiałem przenocować, żeby zaczekać na autobus i pojechać do Wilna. Więc wtedy obserwowałem w telewizji, kiedy ogłoszono niepodległość. Już jakby wszystko się działo na moich oczach, na ta historia. Nie chciałem ani żadnego momentu odpuścić sobie, żeby nie uczestniczyć w tym, co było dla mnie ważne. Wolna Polska. Wolna Litwa. Nowy rok z 90 na 91 spędziłem w Wilnie i poleciałem z Wilna na Syberię. Nie wiem, czy 5, czy 6 przyleciałem z powrotem do Wilna. No i zobaczyłem, że coś się dzieje. Zaczęli się wtedy zjeżdżać ludzie. Wiedziano, że przestąpili pewną granicę, za którą się już nie można cofnąć. Zaczyna się budowa umocników parlamentu. Są budowane barykady. Widziałem też rozciągane zasieki przed parlamentem. Pojawiły się pierwsze obrazki humorystyczne na tych murach, na tych kratach. Były przybijane na słupy książeczki wojskowe. Były przybijane gwoździami medale sowieckie. Zrobiła się z tego taka galeria. Mieliśmy za Wilnem skład. I potrzebowaliśmy wziąć trochę matryc, do powielacza chyba. Z Leonardasem Wilkasem wzięliśmy taksówkę. No i z powrotem jedziemy tu taksówką, te materiały w bagażniku. Na rogatkach patrol sowiecki zatrzymuje nas. Myślę sobie, o niedobrze, jeżeli kurde, oni będą wiedzieć, co to jest. Zatrzymanie do wyjaśnienia. No, dokumenty, prawda, patrzy na mój paszport, Polak. Uch, tak tego, bagażnik trzyma ten mój paszport, nie oddaje.
bagażnik otwierany, a tam pełno tych matryc. Tak patrzy, odbija, mówi, a co to takiego? Ja tak szybko musiałem coś wymyślić. Nagle przebłysk w głowie, mówi, no wiecie, ja jestem artystą plastykiem, przyjechałem tutaj do Wilna na wystawę. On tak patrzy w zawiną, mówi, what artysty. Wy znajecie, co gdzieś? Wy wiecie, co tutaj jest? Stan wojenny. Wy durak? Po co wy tu przyjechaliście? Jakie wystawy? Tu wojna! Wiadomo było, że Sowieci szykują się na rozprawę. I od razu w tym gronie ludzi zajmujących się tymi krajami mówiliśmy, że trzeba z naszymi przyjaciółmi, braćmi z Litwy być. I również Polakami, którzy wiedzieliśmy, że tam są. Wtedy pracowałem w Gazecie Wyborczej, że to coś tam się dzieje za ważnego. Trzeba tam pojechać, jeżeli nawet nic nie będziemy mogli pomóc, to musimy dać sygnał Litwinom, że polska demokracja jest po ich stronie. Pierwszy raz w życiu byłem w Wilnie wtedy i rozumiałem sentyment Polski do tego miasta, na każdy z nas, kto czytał Mickiewicza czy Miłosza, nie można było inaczej. Ale jednocześnie miałem świadomość, że teraz stajemy przed pewnym egzaminem, że my musimy być po stronie niezależnej Litwy i absolutnie wyrzec się jakichkolwiek polskich imperialistycznych emocji. To trzeba odrzucić raz na zawsze. Nastrój był taki, który ja znałem z Polski. To był taki nastrój z początku grudnia 1981 roku. To było napięcie. Niepewność tego, co może się stać, ale też taka powaga przywódców małego narodu, który się wybija na niepodległość i to robi spokojnie, rozważnie, z godnością, ale jest przekonaniem, że nie mamy się dokąd cofać. To było imponujące. Wlazłem na trybunę w Sejmie i wygłosiłem takie przesłanie od polskich demokratów, że trzeba być niezłomnym, ale nie dać się zabić. Więc cały świat musi tu zobaczyć, kto agresorem jest i kto tu się dopuszcza zbrodni. Spotykaliśmy się z osobami z parlamentu i mówiliśmy, co w pierwszym rzędzie wam potrzebne. No to szpital, no dobrze, będzie szpital. Złożyli po prostu, bo to takie polowy, składane wszystko tego, przywieźli. Później Skuczas, Arturas Skuczas, on był chyba od ochrony państwa, to ochrony parlamentu spraw. On chyba był generałem. Mówi, potrzebna nam elektronika, środki łączności, skanery do podsłuchiwania jednostek sowieckich. Dobrze, wysyłaj kogoś. Pojechał właśnie Tadas Wiśniowskaz. Mieliśmy w czasie stanu wojennego w konspiracji z skanery swoje robione przez naszych ludzi, techników. I to wszystko, te wszystkie zapotrzebowanie, to. I Tadas wracał z tym wszystkim na Litwę. Czasami udało mu się jechać z samochodem, z kimś, kto miał paszport dyplomatyczny. Ja pracowałam wtedy dla sekcji polskiej radia BBC. Zadzwoniłam już z Wilna, zadzwoniłam do Londynu. W Londynie usłyszałam, że jestem wariatka.
że nie mam odpowiedniego szkolenia. No ale jak już tam pojechałaś, to już tam sieć. Pamiętam taką tęgą jakąś kobietę ubraną w jak... Nie był kożuch, nie wiem co, jakąś taką grubą kurtkę z tą polską flagą, która tam chodziła i mówiła, że ona też musi zaznaczyć, że Polacy też są za wolną Litwą, za wolnością Litwy. Wiadomo, że część miejscowych Polaków opowiedziała się po stronie rosyjskiej niestety, powiedzmy sowieckiej, ale część poparła niepodległą Litwę. Przyszło to, że no nie tylko jedni, ale no trzeba tam, kto tylko będzie mógł, no to trzeba tam pojechać. Oczywiście założenie też było takie, że Rosjanie wiedzą, że są parlamentarzyści polscy. I to był jeden z takich argumentów, dlaczego my tam powinniśmy być. Dostałem przepustkę do parlamentu, specjalną przepustkę, jako przedstawiciel organizacji polskich. Podpisano tam przez dowódcę obrony parlamentu, przez szefa ochrony państwa. I tam jakieś symbole były, że ja mogłem wchodzić wszędzie. Nawet do tych miejsc, gdzie no, Litwini, mając przepustki, nie mogli. Do tych sekretnych miejsc, gdzie mi trzymali broń na przykład. Spodziewaliśmy się, iż Sowieci będą chcieli wykurzyć nas jakimiś gazami. Więc każdy, kto znajdował się w parlamencie, otrzymywał na wyposażenie maskę przeciwgazową. I te maski cały czas nosiliśmy przy sobie. Obawiano się także desantu na dach parlamentu, więc ktoś wpadł na sprytny pomysł, żeby na sztorc dać na parlamencie druty zbrojeniowe. Gdy będą lądować, no to będą się przebijać. Po prostu ci desantowcy. No i tak zrobiono jeża takiego na parlamencie. Uzbrojenie to było po prostu coś niebywałego. Ktoś miał pistolet, ktoś dubeltówkę, ktoś w ogóle jakiś taki, nie wiem, z wojny, z czasów wojny, karabin. Podziw nas dla tych ludzi wzrósł no, niepomiernie, jak myśmy zobaczyli, jak ci obrońcy są zdeterminowani. Ta determinacja tych ludzi no, powodowała, że mówimy, oni wygrają. No oni wygrają. Myśmy tam, pamiętam, nocowali w gabinecie któregoś z wicepremierów chyba. Tam spotkaliśmy się również, bo oczywiste, z panem Landsbergisem. Mieliśmy rozmowę długą. Pamiętam jak dziś, wszyscy widzieliśmy, że miał kamizelkę kuloodporną. Przypuszczaliśmy, że jednak na parlament pierwszy uderzą. I to było takie... taka koncentracja ludzi, koncentracja środków, zapasy broni rozdane. Wszyscy mieli w pogotowiu maski. Parlament był okrążony przez, ja to nazywam, żywy łańcuch obywateli, ogniska i czekamy. Czekamy. Ateina lemiamos valandos Lietuvos nepriklausomybei apginti arba dar kartą prarasti, kad po to iš naujo kiltų ir kiltų mūsų pasipriešinimas ir kova už laisvę. Bet pirmiausiai turime ginti savo teisę. Prieš jūs pasirinkimas. Mes esame pasirinkę. Kartosite paskui mane. Po to, kai aš pasakysiu žodį aš, kiekvienas ištarsite savo pavardę. Aš. Aš. Mirūnis Gaidonis Kęstutis Stasius. Jums liudijant. Jums liudijant. Prisiekiu. Prisiekiu. Negailėdamas savo jėgų ir gyvybės. Negailėdamas savo jėgų ir gyvybės. Ginti Lietuvos valstybę. Ginti Lietuvos valstybę. Ir jos nepriklausomybę. Ir jos nepriklausomybę. Prisiekiu. Prisiekiu. Sąžiningai vykdyti. Sąžiningai vykdyti. Lietuvos valstybės įstatymus.
I nagle pierwsza wiadomość, wieża telewizyjna, jakaś informacja, że są ruchy sowieckie przed wieżą. Jau aš, man kolegos skambina, ką tik iš apačios, iš tankečių lipa kareiviai su šautuvais, su ginklais ir eina į mūsų pastatą. Alio. Mūsų... Aš jau eteryje, atakuoja. Minas vyro, atidengi dvejį. Na ostatnim piętrze parlamentu ksiądz Grigas i jeszcze jeden ksiądz, oni odprawili mszę świętą dla wszystkich. To była taka msza, która zwiastowała jakieś nieszczęście. W kościele katolickim jest coś takiego, przed bitwami, przed tego dawali takie ogólne rozgrzeszenie. Raniutko, w parę osób wybraliśmy się pod wieżę. Spadł wtedy świeży śnieg, wszystko biało-białe, tylko koło wieży było czarno i te gąsienice mieliły ziemię. Te spojrzenia tych żołnierzy sowieckich i oni musieli widzieć te spojrzenie nienawiści i pomyślałem sobie, to już została ta ostatnia granica przekroczona. Nie ma żadnych kompromisów. Jeżeli normalni ludzie przychodzą z takim spojrzeniem, to albo po prostu do przodu, albo koniec. Rozpatrywano permanentny stan wojenny na całej Litwie. Były już szykowane drugie garnitury. Sardaugas przecież przyjechał do Polski, już funkcjonował jako alternatywny rząd litewski. Nasi mu pomagali w tym zajeździe napoleońskim się tam usadowić. Zajazd napoleoński jest to jeden w owym czasie z niewielu hoteli, który w owym czasie był w ogóle na Pradze Południe. Prywatny hotel i właściciel powiedział, że okej, on jest gotów udostępnić, wynająć. Po pierwsze apartament, to chodziło o duże pomieszczenie, żeby można było organizować konferencje czy spotkania. No i parę pokojów dla osób, które będą potrzebowały noclegu. Powstał wtedy dylemat polegający na tym, no dobrze, ale my nie mamy gwarancji, że my ci za to zapłacimy, prawda? My będziemy zbierali pieniądze, ale... Powiedział, dobrze, okej, zapłacicie w dwóch ratach. Raz jak będziecie mieli, dwa jak będziecie chcieli. No i na tej zasadzie, że to centrum w zajeździe napoleońskim powstało. My żeśmy przyjęli gościnnie przedstawicieli rządu litewskiego. Aż galiu pasakit, kad sveikinu Lietuvos televizijos žiūrovus. Pasakit, kad prie Lietuvos valdžios vyrus. Umożliwiamy kontakty w naszym zajeździe napoleońskim, kontakty z prasą międzynarodową. Sudarom galimi bez kontaktować z sotartautynym informacją, z priemoniem. I staram się przyjść z pomocą, możliwie jak największą w tej ciężkiej sytuacji dla narodu litewskiego. Staram się też pogalba szło svarbiu momentu Lietuvos tautą. Buvo labai skubiai įsteigtas Lietuvos informacinis biuras, kuriame dirbo tokie žmonės kaip Antanas Valionis, vėliau tapęs užsienio reikalų ministru, profesorius Bronius Makauskas, kurie pradėjo darbą su Lietuvos vyriausybės vadovų egzilyje arba tremtyje, kaip ponas Saudargas iš karto po sausio 13 buvo įvardintas ir jis būtent savo veikla užtikrino testinumą.
to, kas vyko Vilniuje, ir jeigu būtų užimtas parlamentas, nuversta vyriausybė, Algirdas Saudargas turėjo tapti vyriausybės vadovu ir pradėti vyriausybės darbą užsienyje. Pirmsim takim namacalnym efektem tej pomocy było nawiązanie rozmowy telefonicznej z zajazdu napoleońskiego do parlamentu w Wilnie, która to rozmowa telefoniczna trwała 3 tygodnie. I został złamany monopol informacyjny TASA, czyli nie tylko te informacje, które oficjalnie z Moskwy przychodziły, ale te informacje, które przychodziły bezpośrednio z parlamentu litewskiego, były publikowane praktycznie we wszystkich, że tak powiem, serwisach informacyjnych w Europie. Funkcjonowaliśmy w pałacyku Sobańskich w Alejach Ujazdowskich, gdzie mieliśmy taki punkt informacyjny, który łączył powstające na terenie Sowiecji różne partie polityczne, ruchy społeczne. Mieliśmy taką skrzynkę kontaktową i mieliśmy korespondentów różnych, między innymi w Wilnie. Powstało wiele takich filmów tragicznych bardzo, jak pod wieżą czołg przejeżdża tą dziewczynkę młodą. Różne inne takie straszliwe sceny i to wszystko kolportowaliśmy przez tą naszą agencję informacyjną w świat. Po to i Lenkiję beveik iškart atvyko parlamentaras Česlav Okinčic, kuris irgi savo ryšių dėka sugebėjo pasakyti labai jautrią ir, manyčiau, gilę sukrėtusią Lenkiją kalbą Lenkijos Respublikos senate. My, Polacy na Litvie, mogliśmy dumnie nosić głowy przez lata uciskani i prześladowani. Czuliśmy się znowu synami wielkiego narodu. Polska dała początek jesieni ludów. Polski sukces sprawił, że realne stało się także litewskie marzenie o wolności. Szanowni Państwo, przyjechałem tutaj z Litwy, żeby prosić Was o ratowanie litewskiej wolności. Ja w owym czasie byłem radnym, członkiem zarządu i zastępcą burmistrza na Pradze Południe. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ udało mi się przekonać kolegów z Rady do tego, żeby udzielić poparcia. Wpadliśmy na taki pomysł, żeby po prostu odwołać się do mieszkańców Pragi Południe. Ustawiliśmy taką urnę, która służyła do wyborów jako skarbonkę. No i ludzie przychodzili i wkładali pieniądze do tej skarbonki. W tym akurat okresie byłem w Polsce, na terenie gminy Puńska. I właśnie z 12 na 13 oglądałem telewizję litewską i zobaczyłem takie rzeczy, które po prostu nie do wyobrażenia. To już było rano i do mnie byłowójt dzwoni, że będzie msza w języku litewskim i po prostu będziemy się modlili za tych, co zginęli pod wieżą telewizyjną. Po tej mszy było spotkanie w urzędzie gminy i my postanowiliśmy, że tworzymy taki komitet pomocy medycznej Litwie. Oczywiście trzeba było utworzyć konto w banku. Tutaj w Puńsku utworzyliśmy, żeby ludzie mogli wpłacać. Pamiętam telefon z Białegostoku, z jakiejś apteki. Jeżeli będą jakieś leki potrzebne, oni nawet do nas PiS wysłali. Możemy po prostu przyjeżdżać do nich i to odebrać i przekazać na stronę litewską. 13 o godzinie 20. Właśnie pierwszy transport leków był na stronę litewską. Ir tada buvo priimtas sprendimas, kad į Lenkiją išvažiuosim mudu, tai yra aš ir Dainius Junevičius, kuris vėliau tapo Lietuvos Respublikos pirmuoju ambasadorium Lenkijos Respublikoje, kaip
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro atstovai, išvažiuosim į Lenkiją perimti informacinio biuro iš aukščiausios tarybos pavaldumo. Aš buvau paskirtas informacinio biuro vadovu ir mes vasario mėnesį kartu su Dainium Junevičium išvykom iš esmės kurt tokią pusiau diplomatinę Lietuvos atstovybę Varšuvoje. Pradėjom galvot, ką daryti, kaip padėti Lietuvai. Ir jau vakare man paskambino bronius Makauskas, kad rytoj ant 15 sausio bus demonstracija, atvažiuoja žmonės iš Punsko, eisime prie Amerikos ir sovietų ambasadų. Didžiųjų Amerikos valstijų didžiam prezidentui rašo mažos lietuvių tautos Lenkijoje gyvenantys atstovai. Žmonės maži, betgi kartu su visa tauta patyrė didelį sielvartą. Lietuvoje šių metų sausio 11-13 dienomis atsikartojo Vengrijos ir Čekoslovakijos tragedija. Turėkite drąsos ir ryšto prezidente būti visos demokratijos prezidentu. Jums pagarba už tai. Ir toliau ėjome link sovietų ambasados. Mano brolis Petras neša aukštai iškėlęs vėliavą, trispalvę. Maždaug pusiau keliai sakau aš jam, kad gal tu pasidėk tą vėliavą ant peties, bus lengviau. O jis man sako, neštau, kad ir 100 kilometrų, kad tik Lietuva būtų laisva. Wasza niepodległość, tak jak nasza niepodległość, nie jest wymierzona przeciwko żadnemu narodowi, w tym i nie przeciwko narodowi rosyjskiemu. Wprost przeciwnie, jest to droga do przyjaźni ponad systemem, który skłócił te narody i uczynił więźniami najbardziej terrorystycznego ustroju totalitarnego. Tu, w tym miejscu, niech usłyszą nas mnie ci, którzy mieszkają w tym gmachu za nami, dzisiaj tak szczelnie zamknięty. Nie może supermocarstwo dysponujące tak straszliwą siłą niszczącą nie kierować się wartościami ogólnoludzkimi. Jest najwyższy czas otrząsnąć się z tych reliktów systemu, które zagrażają życiu każdego człowieka i prawom każdego narodu. Niech żyje niepodległy naród litewski! Niech żyje! Kraków na to, co się działo na Litwie, wydaje mi się, że zareagował dużo silniej, dużo mocniej niż Warszawa. Na początku stycznia, jeszcze przed pogrzebem tych ofiar, czwórka senatorów Rzeczypospolitej Polskiej postanowiła pojechać do Wilna na pogrzeb. Piotrek Andrzejewski już jakby tą główną osobą był, już on zaczął załatwiać, prowadzić rozmowy z stroną litewską, konkretnie z prezydentem Landsbergisem. Natomiast ja zająłem się jakby legislacją, czyli organizowaniem puszek, konserw. Już nie pamiętam, czy to była firma Weltinex, czy inna, ale w przeciągu paru dni załatwiliśmy chyba 0,5 tony tych
puszek, konserw, głównie mięsnych, żeby to mogło dłużej leżeć. Byliśmy pierwszą i jedyną delegacją z innego państwa i na takim szczeblu. Senator Andrzejewski został w parlamencie z prezydentem, z jego sekretarzem i jeszcze najbliższym otoczeniu. Przez całą noc pisali odezwę do narodów Europy związaną z niepodległością Litwy. Historię. Dla mnie najwspanialszą, taką historią, że mały, wspaniały naród przeciwstawił się potędze militarnej. A ci ludzie byli zdesperowani i są pewne granice, gdzie przekraczając już, ja myślę, że nie dba się o zdrowie, życie. I tam taka granica była przekroczona. Nie wiem, czy tą granicą było zabicie tych młodych ludzi, ale ludzie już nie interesowało ich, czy zginą, czy nie zginą. I to jest piękne. Miałem świadomość, że uczestniczę w jakimś niezwykle ważnym dla Litwy wydarzeniu. Mianowicie, że mają pierwszych swoich bohaterów, którzy ten naród scalą, że będzie punkt odniesienia dla wolnej Litwy. Vieną gražią dieną, balandžio mėnesį, mes gavome pakvietimą apsilankyti Britų ambasadoj. Ir apsilankyti ne šiaip sau, o dėl to, kad ten lankėsi labai aukštas pareigūnas, tuometinio užsienio reikalų ministerijos, Foreign Office'o, Sovietų Sąjungos skyriaus vadovas, kuris panoro pamatyti, kas yra tie lietuviai, kurie čia yra Varšuvoje, ir pats tiesiogiai paklaust mūsų keletą tokių tiesioginių klausimų, kas liečia nepriklausomybės, atgavimą, kas liečia mūsų įsivaizdavimą, kaip mes gyvensim kaip nepriklausoma valstybė. Mūdu su Dainium nuėjom, su Dainium Junevičium, nuėjom į tą susitikimą. Ir aš prisimenu, kad mes kalbėjom, pristatėm situaciją, kokia yra Lietuvoje, kad Lietuvos tauta pakilo, kad nori atkurti nepriklausomą valstybę ir kad mums reikia labai stiprios vakarų valstybių paramos. Jisai klausėsi, įdėmiai klausėsi. Ir po viso to įžanginio mūsų pristatymo, jis paklausė, kiek man metų. Nu, savo gėdai turiu pripažinti, kad man buvo tada labai mažai metų. Labai mažai metų, lyginant su kitais diplomatais, kurie dirbo ambasadose vakarų valstybėse. Ir kai aš atsakiau, jisai taip įdėmiai pažiūrėjo mus ir pasakė, žinai, sako, aš tikiu, kad tavo anūkai gyvens nepriklausomoj Lietuvoje. Dėl tavo vaikų aš nesu toks tikras. Bet vat, ar esant tau gyvam, jūs pasieksit nepriklausomybę? Aš labai stipriai abejočiau. Ir tiesą pasakysiu, kad aš niekad negalvojau, kad aš sulauksiu tokių laikų, kada bus Lietuva laisva. Man tai buvo nežmoniškai didelis džiaugsmas. Nežmoniškai buvo didelis džiaugsmas, kada atidarė po tiek laiko pirmą ambasadą Varšuvoje, kada mus ten pakviesdavo, kada nueidavom, kada susitikdavom. Tai man visada būdavo didelis džiaugsmas, didelis susijaudinimas. Labai buvo didelis džiaugsmas pamačius pirmą kartą trispalvę. Ta mūsų veikla be abejo buvo
iš tikrųjų labai labai romantiška. Ir kas man paliko įspūdį, kad Lenkai suprato tą mūsų romantizmą. Čia galbūt mūsų tautų yra tas toks bendrumas, kad mūsų tautos yra, nepaisant to, kad mes esam ir skirtingi, nes lietuviai vis tiek yra labiau šiauriečiai, Lenkai yra, kaip sakant, vidurio europiečiai, bet mes esam, matyt, dėl savo istorijos esam labai romantiškos tautos. Ir mes kartais padarom dalykus, kurie paprastai arba veikiant pagal tam tikras taisyklės būtų neįmanoma jų pasiekti. Niepodległość to wielka rzecz jest. To jest tak, że się za nią płaci. Litwini zapłacili krwią. Pokazali nie tylko determinację, ale pokazali, że nie zawahają się również stracić życie, jak będzie trzeba, walczyć o swój kraj. No taki kraj trzeba szanować. Nawet jak się ma, że tak powiem, różne wątpliwości do różnych spraw, to trzeba go szanować. A jak się szanuje sąsiada, to i też samo pojednanie idzie dużo, dużo lepiej.